I do Tauryszmy na Maltę. Powiem Wam szczerze, że jest mega gorąco, ale oczywiście to jest normalne. Temperatury w sezonie sięgają nawet 40-40 parę stopni. I sama odprawa na lotnisku wyjątkowo przeszła szybko i sprawnie. W Gdańsku często są jakieś tam problemy, na Malcie wszystko zazwyczaj wyglądało lepiej. W samolocie była kobieta, która próbowała mi pół lotu dokuczać, ale odbiła mi piłeczkę. I pozostaje nam powrót do rzeczywistości. Walizka leży rozpakowana, porozwalana wszędzie. Trzeba ogarnąć zakupy. Młoda będzie miała przez chwilę summer school. Jakieś tam inne dodatkowe zajęcia. Ja wracam do pracy. I oczywiście trzeba ogarnąć zakupy i inne takie codzienne sprawy. Pewnie też wiecie, jak to wygląda po urlopie. Cóż Wam jeszcze powiedzieć mogę, że pewnie dodam jeszcze kilka filmów, co się działo podczas naszego urlopu w tym mieście. Także póki co to my ogarniamy życie, a Wy korzystajcie z wakacji.